Thank you very much. Enjoy. You are so beautiful. Do you have an Instagram? This whole green area is called Botanical Garden of Tbilisi. Bro, wschodnie wzgórze Gruzji, tak mi się wydaje, Tbilisi. We had wars, civil wars, gangs in the streets. All the boys wanted to be a gangsters. Tutaj jest p***a. Mam uczulenie. Dzięki z ciocia. Ciocia, je. O k***a, ty jakbym wchodził w ogóle do jakiejś gry. Witam panowie. Nie wiem, czy chodzi, ale mam napisane w tym Get Your Guide, że o 15 się zaczyna moja wycieczka, a maila dostałem, że mam być o 13 gotowy, bo o 13 ktoś powinien przyjedzie do hotelu. I tak się zastanawiam, ja będę jechał gdzieś 2 godziny, bo ja nawet nie wiem, gdzie jadę. Do jakiegoś starego miasta, coś tam, nie wiem. I niestety dzisiaj jest już ostatnie, na szczęście, nie mogłem tego anulować, bo kosztowało chyba 400 zł i szkoda mi było kasy. I dzisiaj będzie też prywatna wycieczka z przewodnikiem, ale na mailu jakaś Nastia była niby. To może będzie dupa jakaś, nie wiem, zobaczymy. A i w ogóle patrzcie na to, co mnie obudziło. Attention. The fire alarm has been activated in the building. I musiałem schodzić, kurwa, z 35 piętra, czaisz to? Ale doszedłem tylko do 30 piętra i dali informację, że to fałszywy alarm. Jak ja już po 5 piętrach schodów miałem zadyszkę. Na śniadanie jedzone będzie? No jadłem już arbuza. Właśnie, aktualizacja konia. Nie został zwalony. Wolę mieć takie ciśnienie na Ila. O, czekaj, napisaj do mnie maila. Yeah, you are right, it's... Yeah, that was my mistake. No to twój mistake kosztował mnie 2 godziny snu. No to co teraz? Już napisali mi, że on o 15 tutaj będzie. A jest 13, czyli mam 2 godziny. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Zobaczcie, jaki budynek tutaj. Sorry, do you speak English? Yeah. How can I get to the turtle lake? Turtle lake? I don't know. You need to go on the other side. Mm-hmm. There will oh, very nice. By the way... By the way, are you local or are you from here? Yeah. Oh, maybe you can tell me something. What can I do in the evening, like after my trip, or maybe I can give you my Instagram so I can contact you. Okay, why not? Okay, give me your phone. I will show you my Instagram then. I'm streaming right now for my viewers in Poland. I can see. Okay. Yeah. Oh, there you go. I will follow you. Okay, I'm going straight. What's your name, by the way? Katrin. Simon. Hi. Good luck. Thank you. Yeah. Szybciutko poszło. Tylko nie widzę jej follower. Nie zerknąłem, jak ona miała na ten. Co jest ten z YouTube? Połączony na dół. Chyba jej się nie zafollowowało. Nie, no nie gadaj. No ja później to zobaczę. Mamuśka też była fajna. Szczerze mówiąc, to bym raczej, może wolał nawet tą mamuśkę, co ten. Nie wiem, nie mam tego. How much is ticket? 3 lari. 3 lari, okej. To jest tylko taka mała kolejeczka. Ja mam lęk wysokości. O kurde. Jak to będzie nie stabilny. Tak chcąc się wymacałem. No ale będę tutaj z jestem. Mam, że to się trochę trzęsie. Zobaczcie, jak ja się trzymam, bo panie, nie zobaczycie, za mało tu miejsca jest. O Boże, ja już mam nogi jak gwaty. Ogólnie nie nogi jak gwaty, tylko ze sztywniałem. To jest ta statua wolności, Statue of Liberty chyba, tak ktoś tak się nazywa. Powinno działać. O, Polacy. Nie wiem, gdzie, czy ja tu powinien iść, jak ja nie mam żadnych butów takich? Europe Square, Matilda Park. Cześć, bo słyszę, że też z Polski jesteś. Tam się idzie gdzie? W sensie, co tam dalej jest? My atakujemy Tower. Aha. Nie, to dla mnie to nie, za wysoko. Jak idziesz 9 km do góry, to trafisz do monastyru. To też mi nie pasuje za bardzo. A tam można zobaczyć ten Turtle Lake, czy coś takiego? Tak, można zejść tam, można sobie kratkę wypić. A, dobra, dziękuję. Dziękuję, miłej podróży życzę. No bo naród, kurde, zobaczcie jaka tam, jaka masz tutaj odpicowaną tą BMW. Dobra, biorę tą furę i uciekam stąd. Nie, musimy tam iść do tego Turtle Lake. I ten... zajebista jest ta Gruzja. Tutaj pojeździć, bo tutaj normalnie możesz sobie offroadem wjechać, nie? Oglądamy cię w korpo na open space. Nie no, powiem że to jest pięknie. O, małzy 10 tysięcy litrów, takiego to jeszcze nie widziałem. Myślałem, że jak... O, ale miejscówa.
tutaj zapinać jakąś laskę. Pierwsze o czym pomyślałem. Teraz gdzie tutaj iść dalej? W lewo czy w prawo? Dobra, w lewo. Kurde, chillera tutaj. No zobaczcie. Nie, piękna jest ta Gruzja. Jeszcze wiesz, ja tylko siedzę w Tbilisi, a są jeszcze miejscowe takie dzikie, o których ja nawet nie mam pojęcia. O kurwa. Drink coffee tam jest. Ale kozak mi zsuwa. I co, tutaj są te żółwie? O, nawet można boxing, crossfit, masz wszystko. Znowu czek fajnie. Ej. Nie mogę. Trzeba jeszcze wogi. A i tam też coś jest. Jakaś muzyczka. Ty, można tu sobie popływać po tym, tylko że nie mam czasu. Jakbym miał więcej... Jakbym miał więcej czasu, to bym sobie popływał tam na tamtych rowerkach wodnych. Zresztą w sumie nikt nie pływa, to może nie można jednak. Jak Tinder w Gruzji? Ale to chyba przez moje konto. Powinien założyć nowe. Nie, no to nie ma żółwi, to się po prostu nazywa Turtle, bo wygląda jak żółw ten. Stara beka dobrze kisi. Okej, thank you. Fajnego wąsika miała. No to jutro jest gotowanie z lokalną, z rodziną jakąś. Będą tam inni ludzie. No i jest jutro imprezowanie. I chyba w sobotę też pójdę na imprezowanie. No na razie to takie, wiesz, zwiedzanie sobie, zobaczyć co tutaj jest. Żeby nie powiedzieć, że byłem w Tbilisi i leżałem na jebelu. I wieczorem tylko wychodziłem do klubów. Ale chudziutka, fajna. Ślinka poleciała. To już tam nie idę drugi raz. Bo... Wodka, energii i zupa cebulowa. Nie za wcześnie, żeby pić? 14. No dobra, trudno. Odpisałem jakieś Mariami. I'm with my husband. Nienawidzę tego dźwięku. I hate this sound. A jest pełna chillera. Jezu, mój kochany, to zdrówko dla was. Oh, thank you very much. Oh, you are so beautiful. Do you have an Instagram? You are living like there in Vaca maybe or? No. Sanzona. Where is it? It's far away from Vaca. Far away. So what are you doing here? I'm working. Working. Okay. Hi, I'm Simon. It's Anna. Yeah. Anna. Okay. Yes. Can you give me your Instagram? It's not here. No. But it's called Anna Loite. The first one, okay. I will message you after my trip. Thank you. Our trip? Yeah. What kind of trip? Here, and then I'm going to visit Old Town. Where? Old Town, in Tbilisi. Oh, yeah. Yeah. So, okay, luck. Thank you. Fajne, nie? Dobra, jemy to. Tak to panowie wygląda. Czekaj, pokażę wam, co tu robimy. I'm in front of where we started, we know us. Okej, gościu już jest pod moim hotelem. O, dobra, I'm your guide. Nie. Ja mam tego samego gościa, co wczoraj. Okej. Okay. To jest ten sam gościu z wczoraj. Przecież z innej agencji to wziąłem. Dobra, czekaj. Będzie peda... Ale trudno. Takie jajeczko z ciastem. Oj. Nie, dobre to jest. Jak zrywać boki, maczać w jajku? Te boki? Jestem przyzwyczajony do ciasta drożdżowego, ale do takiego włoskiego. A tutaj takie... Co? Wiadomo, lepsze to jest niż dupa azerki. Chociaż... dupa azerki była lepsza. Co to znowu włos? To nie wiem już tego. No dobra, ostatnio. Dalej to będzie własny... Wiem. Nie ucz ojca dzieci robić. Wait a second. Okay. And that's for you. Oh, thanks. Doing the coffee? Nope. Okay, I will message to you. Bye. You too. Fajna malutka. Znowu ten kot tutaj jest. Ale mam uczulenie. Kradnę tego psa. Co on tak? Chodź tu. Świnie. I maksymalnie palców udało ci się zmieścić w samicy. Palców? Bo użyłem cały kiedyś całą pięść do dupy. Lasy, które miała chyba, o Jezu, ze 45 lat. Zdejdzona.
Ale może nie wywalić. Wale, się widać. Właśnie. Mam lęk wysokości. Zajebiste. O, akurat przyjechali. Zjechać stąd sobie na rower. Aha, to dlatego nie mieli BMX-a, bo oni zjeżdżają z tej góry na dół. Ja, ale kozak zjechać tak sobie. No nie wiem. Pisała ta trenerka od Drina z Red Bullem? Nie, nie pisałem nic do niej. Powiedziałem, że napiszę wieczorem. Nie no, w sumie tutaj taka biednie to, bardzo biednie to wygląda. Zobaczcie, ty macie tylko full biedę, a tam zaraz mega bogatą dzielnicę. Nic nie mówię. Ale upał, ja cię nie... Zobacz, jak on Instagram? O, już Akon to już pojechał, zobaczcie, bo już nie ma tych full wszystkich. A gdzie? O, hi! Hello. You I'll go to my room really quick and I'll take a piece. Okay, so 5 minutes. I'll be here. Okay. Co on tutaj dodał? Takie stare występy. Beskitu, to jest mój hotel. Mhm. To jest mój hotel. 21 minut temu wychodził. Ale się spóźniliśmy. Nice. Idę do mojego przewodnika. Mam nadzieję, że to nie będzie, ta ucieczka nie będzie nudna, chociaż jak z tym typem to może być trochę nudnawo. Are you streaming? Yeah, I'm streaming. Alright, where are you from? From Nigeria. Nigeria. What do you stream about? Traveling around the world. I'm from Poland. Hi, Simon. Nice to meet you, Rafael. I wanted this thing, but I'm still like, I don't know how to start your stream. You're a little bit shy. I'm so shy, but what's the take? How do you start with? I just opened my computer and started streaming from the computer. Okay. And then I started to traveling. Okay, do you have like a YouTube channel or Instagram or something? Yeah, I have Instagram. I can type in Instagram. And I'm streaming on Kick. They're saying, let me type it. Hello? This is my Instagram. Alright, okay. Okay, what is your for you, by the way? Hmm? Wait, I was seeing the... I really don't want to be a streamer, trust me. Maybe we can stream together. What, are you free tonight? Or? Yeah, free tonight, yeah. I will message you then. Right, sure. I'm going for a trip right now, but in the evening I think I will be free. Sure. Wait a second. Which one is your... there is no yours. Okay, wait. You can type in yours. Okay. Thank you. I will message you after I came back. Thank you, bye. To nasza procent był pe... Ona już nie udało wyrwać dupy, ale mam fajnego... jest chętna, ta z restauracji. I mean, how many hours is this trip? About... Three? Okay. Are you live? Yeah. I'm always live. Yeah. I tried Ajar Khachapuri. Yes. Something like this, with the egg. But I do not like it. Not heavy? Not my dad. Heavy ever. Okay. Yeah. That's why we never put it in the food tour, because it's really heavy. Mm-hmm. Zobacz, Ester, jest tata. Czekaj, to zafollowują z powrotem. Dobra, znalazłem tam tą Rosjankę, co pierwsza była. Będę na planów. Dobra, ale chcesz mam z Nigerii. Jeszcze czarnego dubska nie próbowałem, męskiego, więc może spróbuję po prostu tamtego gościa. Kurwa, gangusy jechali. No, I will sit in the back. I will talk to my viewers, thank you very much. And today we're going to cover the old town of the Georgian kingdom in the beginning of the 6th century. So we have a good view from here. Oh, nice. So that's the billionaire's house up there. Uh-huh. And I don't know how true that is. They say he has a big pool full of sharks. Whoa. Like Mike Tyson. Yeah. And on the top, all these new buildings, it's like a golf, residential places, hotels. And the roof of those buildings will be the cable car stations. That can connect this part of the city to this building here. That's a hotel. Ah, okay. So they're changing everything in the city. Uh-huh. One of the first building in the 1800s they built was this one. Mm-hmm. So everybody to get theology education and they wanted to be a priest, they had to study here during the Russian Empire time. Uh-huh. And show them this small bar. Warszawa. Oh, they want me to come to this bar. There you go. In the evening, it's always really busy. Uh-huh. Prices are good, and this is one of the places in the city where expats who live in the city they meet each other. Mm-hmm. So when people feel alone here and lonely, Warszawa is always a good choice. So it's popular. Yeah, it's always busy. Maybe I will come inside to show them.
Zobaczcie, chcieliście, żebym tutaj szedł do tego baru w Warszawie. Notary by były. A jest dużo tam. Hello. Hi. Dobra, nie będę brał tej nic do picia. No, no, no. Normalny bar. So what I was saying about this building is that the most well-known guy who studied there was a Stalin. Oh, Stalin was Stalin. Ironically, he wanted to be a priest. Nie, no ładnie, tu się, ładnie siedzisz w tym przed... No, dobra, może nie masz to bardzo ładnie. Warszawa Polski. The Georgian people like Polish people, yeah? Yeah. I tutaj można przyjść w nocy. Look at this part, you can see all the walls. This part also, as I said, Tbilisi was totally destroyed 26 times. From 6th century all the way to the 18th century. Mm-hmm. That's why you can see that the lowest part is the oldest, rocks, then the sandstones and the bricks. Uh-huh. And, bricks are, we started using bricks in the 16th century, 17th century. Mm-hmm. And there is the Arabic writing on this big sandstone that says that me, somebody who built a wall here, when the Arabs created their huge empire, they invaded Georgia, they invaded Tbilisi. Uh-huh. And that's from the 8th century. So one of the oldest Arabic writing found in this part. Oh. Czyli tu Araby nawet zasięgnęli. So just for you to understand the size of Tbilisi, imagine the wall here on the left, that's a Tbilisi, and on the right it's nothing, just the beautiful gardens, until 1800s. And then after the 1800s they started building this whole park. No przyjemni tutaj są ludzie. Bardzo tutaj przyjemni ludzie i dziewczyny też spoko. On wygląda jak Polak, no on wygląda jak Adamcy. Czapeczka do tyłu. Wchodzimy teraz do tego. Tu ładne te budynki, tutaj mógłbym mieszkać. Lubię takie stare kamienice. On rozumie? Nie. Czekajcie, czemu lubisz kamienice? Aha. Jak to się ma? A big part of the culture of Tbilisi. As we are soon gonna enter the real old town, you will see more and more happening. So it is one of the significant things about the Tbilisi. Mm-hmm. And the courtyards also, we're gonna see some. Biggest Orthodox cathedral in the Georgia. Mm-hmm. Kiniti cathedral, 10,000 people capacity inside and outside. So main religious days, everybody goes there. Finished in 2004 and the size it's around like 104 meters tall. Mm-hmm. W ogóle jak jechałem taksówką z lotniska, on wczoraj też o tym mówił. Jak jechałem z taksówką z lotniska, to gość cały czas się modlił, nie? Cały czas się żegnał. On powiedział mi to, że jak jesteś tym ortodoksyjnym katolikiem, to jak widzisz, w sensie widzisz jak kościół albo mecz, nie pamiętam, to musisz się pomodlić. I on cały czas jechał i widział jakiś ten i musiał się pomodlić. Cerkiew, ano. Cerkiew na 20 kacyfa. Nie, 10,000 kapacity. 10,000 or 20,000 kapacity? 10,000 not only inside, but the whole yard also outside too. 10 tysięcy. To by was wszystkich pojeździło, widzów. I botów. Ładny, dużo zieleni bardzo w Tbilisi. He was a monk and one of the most well-known intellectuals in the 11th and 12th century. Okay. No, jak to co robi ten berekarz tutaj? On w ogóle myśli, że ja tłumaczę to na polski, nie co on mówi. There's a lot of green stuff in Tbilisi. Zobaczcie, że masz taki środek miasta starego, a masz takie rzeczy. Zobaczcie, nie ma kurwa w Polsce, nie ma. Mógł tutaj mieszkać, powiem wam. Edsel? Co to jest za samochód, wiecie? I should do the city tours with this car. Yeah, it will be fun. To Ford? Yeah, it was Ford. Ford, okay. Ty tu za***cie. O kur... Ty jakbym wchodził w ogóle do jakiejś gry. Zobacz, jakby to było wejście do jakiejś gry. Really beautiful. Georgian, we had a great generation of the actors, actresses, movie directors. Mm-hmm. Georgia made in the Soviet times, made 500 movies, and this great generation, whatever the money they would ask to the Moscow for the movies, they were happy to give it to them, so all these comedies and everything started. It's a huge thing, so some of these are like... Ciekawe, nie znam tutaj nikogo stąd, ale ładne to. Now we can say that we are entering to the old town. A, teraz wchodzimy dopiero do miasta, tego starego. Because soon we're gonna see 6th century church. Mm-hmm.
Nie, jakbym wchodził serio do jakiejś gry. Fajne to DBC bardzo. Tak, to Karlin. O właśnie, tak jakbym wchodził do jakiegoś Karlin. Nie wiem, zobacz, wchodzisz sobie. I wszystko tak bardzo ładnie, zadbane. O, znowu pieszek. Why there is so much, so many dogs here in TBC? Like, they do not have home, yeah, right? No, they're stray animals. Mm. It's a big problem. Big problem. Unofficially, we have around 500,000 stray animals in the whole country. So, here there is a theater, Gabriadze Theater, puppets theater, marionettes theater, built in the 80s during the Soviet times, and it became a huge thing that they let him to do the shows in almost all the major cities of the world, which was a rare thing because in the Soviet Union you couldn't leave the Soviet Union. So, this is the puppet theater. What do you think about this tower? How old it is? Ask them. Widzowie, jak myślicie, ile lat ma ta wieża? Maybe from this angle. I think 400. I'm wondering what the seal. Okay. Okay. Wait, show them this part. This angle. This angle. Oh. Maybe they can guess. Jak myślicie, ile ta wieża może mieć lat? No. 800. 800. Okay. 1,600. 2010? Okej, okay. You trick me. Tam to ma 24 lata tylko. So, the reason why the tower is really interesting is that end of every hour, from the top of the spot, Angel comes out and rings the bell 10 times. But at 12 and at 7, after the Angel rings the bell, this part opens up and the small puppet show Circle of Life starts. So if you'll be here, at that time. Hey, what time again? 12 and at 7. 12 and 7, okay. And also 7 p.m.? Yeah. Yeah. Maybe we will have a chance to be here like for the lunch. And okay. What's smallest that? Clock in the Georgia. Smallest clock? Ah, to jest zegarek. Zobaczcie, tutaj macie taki malutki zegarek. Hey. Fajne tam. Gdzie on poszedł? Ciekawie, tu myślałem, że będzie nuda, dużo, dużo fajnych rzeczy. O, dzieci. This is the oldest church in the city. That's from the 6th century originally, but as you can see, it was badly damaged and renovated so many times. 6th century? Originally, it's from 6th century. And the opposite side, that's a presidential palace. Z tego wieku. Tam macie pałac prezydencki. So the president living there? Or? Not anymore. Not anymore. The previous government, Saakashvili was the president. He convinced us that we needed that. So around like 400 million was spent. 400 million. But dollars or? I think, yeah. Dollars. I'll say Ville budowa Saakashvili. He used to live there, but we changed the government. Now Saakashvili is in the prison. And we changed the. We are in the parliament system now. So the prime minister is the main guy. Yesterday I showed you where he is. Yeah, I remember. So now it's empty. It's empty. Lost its function. Sometimes when there is a big political meeting, they still use this building, but mainly it's empty because our president lives on the opposite side, like close from here. Beautiful, but the small and modest castle compared to this. So I don't know what they're going to do. He doesn't want to live there or what? Or he can't? No, but it's really expensive, I guess. Really the expensive. Cost, like, they don't even turn on the lights anymore in the evening, so. They're asking me about 2015, that the alligators came from the zoo. They ran out or something like this? Yeah, it was not the alligators, but the hippo and the lions. And because it was a big flooding and all these animals started running around. And yeah, it was really sad moment. Lots of people died also. And then the whole city was mobilized and with youth and we cleaned the whole city. So yeah, not the alligators, but the other animals, yes. Pobres, tak pobres. Lions and got viral. There is a photo of hippo running in the streets and like eating leaves from the trees. Also, just if you're have some vegetarian or vegan followers and tell them this. 100% they are eating meat, really. One of the best vegan. Tu macie, jakbyście chcieli, to macie tutaj wegańską restaurację. Ah, they're eating meat. Oh, there is a service, so I can afford. You can take it. I'm shy. Okay, where are you going now? So the thing is, because we have the church here in the whole town, you can feel Eastern influence on the country and the city more. The palms are here? You see? Yeah. You have palms here in Georgia? Pan się przeżegnał, jak was zobaczył.
No zajebiste są te miejscówki. Czajcie, że tu można sobie przyjść i walić wódeczkę normalnie. Kraków to porażka, no teraz to w porównaniu do tego. Dzień dobry. A, ona się skrada. Classic Georgian workers. Like, you can invite a girl and just go for a walk and with these beautiful views. This area was considered... Oh, maybe I can... this is Munela. Can I get one pomegranate juice? Lubię ten soczek. How much is this one? 10 lari for a pomegranate. Okay. Już nie piłem bardzo dawno takiego soczku. Nie chcę powiedzieć, że nie chcę. Gdzie on dwa granaty zużywa na taki jeden soczek? No to... A dobry ten soczek, lubię go. See that guy on the poster? Yeah, who is that? Most successful Georgian footballer in our history, Kaja Kaladze. He played in Milan, won the Champions League. And he's the mayor of the city now. He is the mayor. And this is the headquarters of the political party that controls the government. The name of the political party is Georgian Dream. Georgian Dream. Fajnie, na pewno by było z jakąś panią przewodniczącą się przechadzać. No. A na damce też jest spoko. Who is Georgi Tevzadze? Oh, good job, Polish guys. Who is that? He was a drifter. A drifter. He had the BMW and he was a really good driver and a drifter. Ah, there's a lot of drifters in Tbilisi, I think, yeah? He is the legend. Legend. Because, you know, when there was not the YouTube or YouTube's just started from that time, and with like a horrible quality videos that he's drifting like crazy in the city, and unfortunately he died because he wasn't driving. His friend was driving. He was just on the passenger seat. Oh, and crash happened and he died. And what about the driver? He survived, as I know. Husar, oh, that's terrible. So we're gonna go on the other side now. Busiest casinos here. Ah, there's a casino. Sangria. Pójdziemy tam. Jak może z kamerką? Nie, widzę, że tam ochrona od razu stoi. Dam wam info na Discordzie, ile wygrałem. Jak tam w Gruzji się podoba? No na razie są same plusy, minusów nie widzę w Gruzji. W Gruzji, ja jestem w Tbilisi. Can you tell me more about the war in 2009? Because I was a kid those days, so I can't remember anything. So what happened was... Why do they invade Georgia? So they started before the August, the whole month. They were provoking in the sense that they were shooting the villages that were under our control. So they kept doing that for the whole month. And then when we responded, Russians were like, oh, we have to protect our citizens. And they started the war. So they're similar to now Ukraine, yeah. They did exactly the same to us in the 90s and also in 2008, what they are doing in the Ukraine now. But it was even more... I mean, in the Ukraine, it's complicated because they're just a relative people, lots of the mixed families. But here, it's totally different. We have nothing to do with Russia. And, but still, yeah, they did that. Jadu. Masz i spier... Now they are planning to... You see in the middle part, like the big rooms here, in the space, and on the top also, they are planning to renovate and to build the whole restaurants there. Oh, restaurants. Nice. To sztuczna roślinność, no gdzie? Zobacz, zobacz, co tu się dzieje. Boat. Zobacz, co tu się dzieje, chłopaki. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Może sobie umyję to. Let's say, like, if you have monthly around like $4,000 salary, and you live in Georgia, you live the best life. Best life. I have more than $4,000. Because Poland right now is getting more and more expensive. Yeah. People are complaining taxes about this. Taxes and stuff. Taxes, not exactly taxes, but the prices of the food of the. Wow. What would be the price for the, like in the Warsaw, like a normal area, the two bedrooms apartment, in dollars? In dollars. Ah, you mean for buy? I'm talking to about buy. To buy. Don't tell me more than $300,000. Oh, really? More, yeah. Okay, that's expensive. Posiędzę, no, ale nie rent. On pytał zakup, no. To rent, to it's like. To rent, they saying $800 to $1,000. Oh, okay. Rent is not that crazy because even here it became that expensive when the Russians started coming. The prices went up. Because, like, imagine the moment the war started that summer, 100,000 Russians came. Ten balon? Here. A ten balon, chcę pokazać. Taki balon. And what is that?
You pay 60 lari, as I remember, for the ticket, it just goes up. Ah, and done. We have the same in Poland, in Krakow. Yeah, yeah. And what about the prices of apartments here, in Tbilisi? To rent or to buy? To rent and to buy. Like I don't know, 50 square meters? I'll tell you. Two bedrooms, like a normal area. My friends used to pay 800 lari for the month. Oh my God, it's so cheap. But before the Russians started invading. Before, okay. And right now? Now it's not exactly in the dollars, but at least like $600. Okay. So 2400 za... But it's not like really central area. In this area, you need around like $800. And in Vaka? Vaka more, yeah? I think you can find good, like normal apartment for $700, $800. $700, okay. That's not that expensive. It's very cheap. To jak za darmo, to stary, to tu jest bardzo tanie. Ja się zastanawiam, czy się tutaj nie przeprowadzi. Serio. Why there is a lot of green areas in Tbilisi? They used to plant it? We still complain that we don't have enough green areas in the city. Not enough. He wasn't in Warsaw. You were in Warsaw. It's a good thing now, the new government, this mayor, the footballer. Mm-hmm. He builds all these parks everywhere because yeah, it's beautiful. Easy, and you can tell people, you see, we are working hard. Mm-hmm. And do you think Tbilisi is more expensive than Batumi? No. Summer, Batumi is really expensive. I mean, for the Georgian standards. Mm-hmm. But lots of the foreigners are complaining too. So. Okay. Oh, they're asking about prices of cars. To buy it here for the locals, for the citizens, it's cheap. Cheap. Because we are buying it from the US, the crashed ones and the used ones, and we mix it with like a brand new one. Same in Poland. It's a big product that we export. And we don't make cars here. So the Russians, fixed cars, yeah. Kazakhstan, Iran, Armenians, Azerbaijan. Sprowadzają ze Stanów i... Czyli tak w Polsce, tak? Tak jak w Polsce. And it's a type of the side income too. Nie, się? Nie, oby nie, oby nie. Wow, mam tak wysokości i od razu się ten, od razu mnie paraliżuje i siedzę taki spięty. O, tutaj macie jakieś ruiny? Pewnie jakiś zameczek był fajny. Are that the ruins of some castle? Or? They are renovating it now, yeah, the fortress. Fortress. We used to go there, but we cannot go there now. Mm-hmm. Because they blocked everything. Okay. No. Show them a little. Chodź, zaraz zobaczę. There's no internet access here. On the ładno oczywiście. Hi. Sorry. I'm sorry, Tom Spiro. Whole green area is called Botanical Garden of Tbilisi. Wow. Full of endemic. Our new project. I'll go to the shade. No. Kurde, takie były fajne dziewczyny i chciałem z nimi zrobić sobie zdjęcie na Instagramie było, ale gruba powiedziała, że nie chce. A ta chuda taka ładna z dupeczką. Everything is after the revolution of 2004. Because before 2004 we had wars, civil wars, gangs in the streets. All the boys wanted to be a gangsters. And all the girls wanted to marry the gangsters. That was the situation. Family, there was at least one AK-47. Oh. My family, it was three. My uncle was crazy. And so, finally, when the revolution happened, people were like, enough is enough. New government took the power. And that's when the Georgia started openly saying that part of the NATO. And we opened up Georgia is part of NATO? Not yet. Jezu, jakie to suki chodzą. Ja przeprowadzam się tutaj. Russian girls? Here. Yeah. You can offer them the city tour, huh? Together. Let's do the city tour. Evening walks. Evening walks. Evening walk to my hotel. To the back, beautiful streets of the Jamjavati. Yeah. And then, let's see. Oh, yeah. Hotel. Beautiful girls. Yeah. Look at the girl there. Did you see? Are you there? Yeah. Go over there also. Yeah, everywhere around. Everywhere around.
Jezu kochany. Mir się po prostu gotuje w jajach. I can ask them for the photos of the... Oh, do you think I can buy one of these and lock it here? Where can I buy it? How much is? 31. How much? 30. Oh, okay. 30. Okay. I will buy one. Wait. Dobrze, to Monika i mnie dla Beki. Wait a second. Arbuza zapisz. Arbus. Szymon, a z drugiej będzie Monika Szymon. Those are the names for my ex-girlfriends. So if they get angry, they can visit Tbilisi and take it off. Yeah. Arbus i Szymon i z drugiej strony Monika. Yeah. Okay, wyrzucam kruszyk. Okay. Can you smell? Yeah, I smell sulfur. To jest, czuć taką siarkę tutaj, bo tutaj są te gorące źródła ich, nie? Small canyon and the waterfall in the heart of the old town, so. Sure. Bo jak tu jest zajebiście, czajcie, że to jest normalnie w centrum miasta? Takie coś? Imagine if you live there and you're drunk. Yeah. You see the waterfall? You can get closer, but... Hey, I see. Yeah. Tam macie ten wodospad cały. It's coming from the botanical garden. That we saw from that we saw from, yeah. Okay. Żadne miasto nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. I'm really impressed by the Tbilisi. Chyba jakie nudy, kiedy Tinder i chlanie stary. Nie wszystko, nie całe życie nie polega na tinderowaniu i chlanie. Jakbym miał wam polecić, to zamiast tego, zamiast Istanbulu, to polecałbym wam tutaj. Ogólnie wszystkim polecam do przyjechać. Only mosque in the city. Aha, dla muzułmanów. Zobaczcie, to jak wygląda jakieś gry, jak The Italia albo coś takiego. Mapka w CS-ie. Ogólnie jak patrzyłem na zarobki. O, będzie to fajnie. Jak ogólnie tak patrzyłem wczoraj na zarobki z tego streama, to już chyba wczorajszy stream zwrócił cały wyjazd. Tak mi się... No, chyba tak. Chyba wczorajszy stream zwrócił już mi cały wyjazd. A, so the families are living there. To macie takie prawdziwe, jak żyją sobie Gruzini. Gdyby on wiedział, że za wczorajszą wycieczkę ze mną ja zgarnąłem jego miesięczną pensję, to by ho cipią. Teraz tunelem jakiś, dobra, to na pewno wybali. Maiden Bazaar? Yeah. What is that? O ile za nim pewnie. O, a to fajnie. Cholera. No. The whole Caucasian region, Georgia and also Northern Caucasian, that's a big thing. Big thing? Yeah, because it's a sheep wool, it's a traditional hat, it's a common thing between all the Caucasian countries, because shepherds, they move their thousands of their sheep from region to region, they need it all season stuff, so it's hard, winter time it's hard to make it wet, and it's warm. Ale śmierdzi to, nie kupuję tego. I'm with blank. It smells like sheep. It smells like sheep. The price for the white is 60 and the black is 80. Yeah, but the smell, I don't like it. No. If it's stinky, then that's good one, natural. No, normalnie odruch wymiotny od razu, bo ja nie lubię takich tych. Now we're gonna go through the busiest street in the old town. Jestem przyzwyczajony do innych zwrotków. Że tak powiem, ile milifów China. O mój Boże, zaraz mi eksploduje. Teraz będzie eksplozja. Safe nightclub. 7 days a week? Or if we open today? Can I try to open it? On już się domyśla za kątem, no tak, ale on już też pod dymią. Mówi, że możemy jeszcze iść tam do tych. A, cisza. To też fajny padlik. Wróciło, no. Kupił jakąś bułkę z fasolą? Nie wiem. To jest, ale podobno dobre i ciepłe. W środku, what's inside? Beans. Beans. It's a crispy dough outside and the beans inside. Okej. Nic specjalnego. Jądro może widać? Nie.
nic specjalnego, ta bułeczka. Dzień dobry. Czy będą się jakieś gruzinki? Nie wiem, zobaczymy. Jestem trochę zmęczony, chcę się wykąpać, posiedzieć chwilę w hotelu i potem napisałem do tych gruzinek, co je poznałem. Zobaczymy, co one tam. This is wine shop. The wine shop is the wine tower. Mm-hmm. Wait a second. Ah, oh, there's a lot of... Oh my god. The best place to come here, get the bottle of wine, all kinds of prices he has. Oh, it's Chacha. I told him that me and him, today we are famous in the Poland. Yeah, it's true. First time in Georgia. First time. Welcome. Second day. Second day. I will tell you a little bit about the Georgian wines and we can try as well. Mm-hmm. In Georgia, we get the 526 type of the grape. Oh. That's the lots. But for the wine, we use around like the 60-65 type of the grape for the make wine. We get the winery east, west, middle of Georgia. All of the side they do the wines. But most of the wineries comes from the East Georgia, Kakheti region. That's I will travel there. That's the wine region. All of the families they are doing the wine. We get three ways make wine. First, Georgian traditional way is the clay jar. Kotek. It's the clay jar. From quarry in Georgia, we do the wines about 8,000 years. Because there was the found by archaeological part of the clay. So you invented the wine here? Yes. In Georgia? Yes. Not in Italy, not in France. No, that was the first country where they started to make wine. It was in Georgia. Mi to on Chiny nie wybierze, więc mówi co ty? Albo nie dobrze. Nie wiem. Laguje coś, czy jest okej wszystko? So, first one, which one we'll try now? These are the type of the grape. Kisi. East Georgia, Kakheti region. Okay. Jakie dobre te wino. To jest zajebista. Ale coś świeżo będę mówił na wszystkie, tak? So, next one, which one we'll try now? These are... Tak, to jest trochę takie bardziej kwaskowate jakby. Jakby wschodnie wzgórze Gruzji, tak mi się wydaje, Tbilisi. Wschodnie wzgórze, mało nasłonecznione, tak mi się coś wydaje. Tak, tak, nie, te mi nie odpowiada. So what's next? The first one was better, I think. Okay. But I want to try the dry one. Like, dry one, okay. Like the... Let's try this sort of type of the grape. Chichvi, East Georgia, Kakheti region. They was made Georgian traditional way in Amphora. These are from 2018, and this wine, last wine hours in Georgia, they takes the gold medal, but it's dry. Ten ma taki złoty kolor, zobaczcie. Na powietrze trochę, że niby się zna. Spider-Man. Uf, ta śmierdzi. Śmierdzi to trochę. O Jezu, to jest niedobre. Eta jeszcze skończył. Nie, to jest takie bardzo kwaśne, nie lubię. Tego bardzo nie lubię. Bardzo strasznie kwaśne, takie cierpkie bardzo w smaku. Troszczyny. No to trochę takie trochę jak siki smakuje. This one I didn't like. Yeah, what I was saying, because you are not the wine drinker, you like the more sweet side than dry side. Mm-hmm. Okay, let's try the something semi-sweet red one. Mm-hmm. These are from the East Georgia, Kakheti region. Nie macie pojęcia, jak bardzo różne są zapachy tego wina. Mimo tego, że ja nie jestem jakimś znawcą wina, to każde wino pachnie zupełnie inaczej. Nigdy nie byłem na takim testowaniu. O kurwa, to jakie dobre. Yeah, very good. This one is top. As I said, the Georgia is one of the best places for semi sweet. Jakie te dobre panowie. Normalnie czuć te winogrona. Jakbyś prosto z krzaczka sobie winogrona zerwał. Nie, to jest... Te to przywożę do domu. I will definitely buy a bottle of this. You like that one? Yeah. Okay. Tak się nazywa. Kinzmarauli. But Kinzmarauli you can find many different producers. These are the small family wines. Mm-hmm. Beautiful girls on the label. Huh? Kids. They are asking about the name. And what's the price for whole bottle of this? $45. To ogarnij się, czy to warto brać. Czyli 45 razy 1,5, no to masz 60 coś złotych. Prawie 70. Pięknie. Coraz więcej mile. Nie, no, tamto jest to. It was good, but... This one is the winner. Yeah, so this one. Which one was your favorite? Cherry wine, pomegranate wine, and the first one, Kinzmarauli.
Let's try again, yeah. Some nice cha-cha. You know what's the cha-cha, is it? Yeah, I was drinking it yesterday with him. Cha-cha is cha-cha. So now you're trying to drunk me. And then I was saying gaumarjos. Gaumarjos. Remember? Yeah, I remember gaumarjos. How do you say it in the Polish? Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. He drank a lot of wine here. Maybe favorite drink is cha-cha. Cha-cha, yeah. Cheers. Oh, to moje picie było. It was my drink. But never mind. I was never mind, man. No more sweet drinks. Wine is okay. No more sweet drinks. No more sweet drinks. Just wine in just Jordan. Wine, yeah. not lemonade. No. It was nice, but I prefer the semi-sweet. Yes, yeah. Okay, I will get one bottle of this K. Kingsborough. Yeah, and cherry, I think. Oh, yeah. Nice. So, what's the most expensive semi-sweet that you have here? Because when I want to buy it for my mother, it's Mother's Day in Poland in a few days. Mm-hmm. And how much is that for a bottle? 170. Okay. Yes. And this is the wax, yeah? Yes. Okay. I will take three. Yeah. Maybe do you have a toilet so I can wash my hands a little bit? Second floor in the corner. Oh, so I will clean my hands in the restaurant. I see this spin. 10 minutes walking. That's it. Yeah. This is the alcohol test. So alcohol test. I won't pass it. Take one. Now let's smoke a cigarette. Yeah. Just start walking. A little bit break for cigarette. Zobaczymy widzowie jak pojadę do tego kachety i zobaczymy po ile tam będą, no ale... Stary. Po co miałbym ją oszukiwać tutaj? Nie. Poczekaj, 300 zł. Stary, ja w godzinę zarobię więcej niż te wina są warte. To co mi szkodzi kupić dla mamy wino za, nie wiem ile ona tam kosztowała. 250 zł. Poza tym to jest dla mamy to przecież bym połowę tego wykupił. O, ten bardzo, jaki wygodny dywan. Dobra, dywanu już nie zmieszczę do tego. Czekaj, jest taki gościu. Jezu, jaka... Czekaj, bo wybiło mnie to z tego zbiegu, a pani. Nie? Jezu kochany. Jak byście oceniali te Tbilisi? No, według mnie to jest top of the top. Ta czacza już mi wjeżdża na nogi. Dam mu 20. Takiego tipa. 20 będzie dobry tip dla niego, nie? That's a tip for you, for whole journey. No nie był jakoś ten... 20, na ile miałem mu dać? 10? Ty chyba was do... Ale nie mam tylko 221. Ale ty, no tak, 200, chuj. Nie mam jeszcze, nie mam tyle gotówki. Dobrze się popisałeś. Dobra, ty byś chciał, żebym mu dał te wszystkie wino. I tak mu dałem dwa wino. Syropak, znaczy. Z 20 to jest 30 zł, no to jest mało na piwek dla ciebie? Jak wycieczka kosztowała łącznie z tą wczorajszą chyba z 500, no to jest mały na piwek? Dają więcej, idioto, nosi ci siatki cały czas. Przestań. Mogę mu nic nie dawać. Teraz będziecie pisali, że za mało dałem. Dają więcej, idioto. Jak nosi mi siatki cały czas? Przeszedł 5 metrów z tymi siatkami. I jak mówi, że nosi cały czas siatki? Daj mi spokój, nie będę tutaj rozdawał pieniędzy. Już wystarczy, że wam rozdaję pieniądze i to wystarczy. Nie dałem spokoju. Z moje pieniądze jeszcze ślubi od niego brałeś, tylko przypomnę. No, wziąłem 3 ślubi. No, zaraz będzie 18. Starting? Pięknie. Chłopie, szataniołek. Hej, to całe show? Zajęty to. Twój stary na balkonie. Okay, and that's all. Okay, we can go to the lunch. It's so romantic. Yeah. But I'm with you, not with the girls. Może Rafaela tutaj zabiorę dzisiaj. Nie dzisiaj, tylko jutro. Nie wiem, czy ja chcę się spotkać z gościem, który mieszka u mnie w hotelu i wie, gdzie ja streamuję. Będzie widział, kiedy ja wychodzę z hotelu, kiedy ja wracam do hotelu. I jeszcze pewnie pozna mój numer pokoju. Nie wiem, czy ja chcę do tego dopuszczać. Wow, ale jak się patrzyły na mnie. Dobra, idziemy zjeść wieczorkiem, coś się pokombinuje. Next time, all the top followers you have, you, and you can come together in the VC and we party together. Okay. Do tej piszę, do Anny. Hej. A, to jest ta chyba. Tak, to jest ta Rosjanka. Are you free tonight? Tak to wygląda. Taka sałateczka. Pomidory w orzechach, to ciekawe. A, i tutaj cebulka też jest. Dobra, zaraz wam to zrecenzuję.
jak orzechach? Walnuts, to są te orzechy włoskie. Pomidorki, w ogóle pomidory tutaj, jakie dobre jakości są. Pomidory są takie, jak masz w lato. Pomidory takie polskie, malinowe, to są właśnie tego, teraz tutaj takie. Zajebiste. Nie wiem, albo jestem bardzo głodny, albo to sałatko jest naprawdę dobre. Czy nowy chłopak, zawsze z nim chodzisz? Nie, dzisiaj się rozstajemy. Nowy chłopak będzie wieczorkiem. Nazywa się Rafael, jest czarny, jest z Nigerii. Kinkali i Hajapuri. Dobra, czyli taka, mamy taką wieprzowinkę z grilla. Będzie jedzone. Spróbujmy samego mięska na początek. Trochę twardawe. Good. Trochę zasłucha. To może nie jest aż taka najpiękniejsza, ale... Ale nadal lepsza niż ręka. Nadal jest lepsza niż ręka. O, oh, yes. Thank you very much. It was a pleasure to meet you. Yeah. Fajnie, fajne te. Action flower, czy chodzi? Bakieś. Ah, hello. Tylko jestem ciekawy, ej, jakiego nabitą śmietankę, teraz mam pytanie do was, co, i teraz, jakiego przeciwnika dla mnie nabitą śmietankę? A ty, a z tym chuj***a Blesem, on w końcu by chciał wyjść ze mną do walki? Wiem, bo ja bym go zniszczył psychicznie, najpierw, a potem jeszcze fizycznie. Zawalczmy o nieuczesaną. W sumie z Budyniem mógłbym się bić. Ty może napiszcie posta na Twitterze, że szukam trzech albo czterech nawet lasek do bicia się w oktagonie nabitej śmietance. Ty, może do mokrego skwara, bo ja wiem, na pewno by nieuczesana chciała mi zajebać. Pewno jeszcze kilka streamerek by mi chciała. To niech pokażą, co potrafią. Z grubą babą. Z kitu albo grubą babę. Albo, no trzy kobity. Zaraz, bez kitu, ten telefon mi przez okno mogą wyrwać. Były takie filmiki, nie? Ej, to jest ten, to jest od Icona chyba. Tak, to są ludzie od Icona. Czekają na Icona tutaj, żeby im podpisał.